No dobrze, znowu ograniczmy trochę liczbę wpisów do przeczytania dalszych. A w dzienniku coś jest? A, nie. Dobra. Tak, obcy rasy nie wchodzące w skład rady ponownie. Kwarianie się nam pojawili. Tak, tak wyglądają kwarianie. Kwarianie opuścili rodzinny system 3 stulecia temu. Obecnie większość kwarian żyje we flotylli 50 tysięcy statków o rozmaitych rozmiarach. Ponieważ flota jest domem dla 17 milionów kwarian, zasoby są ograniczone. Z tego powodu każdy dorosły kwarianin musi odbyć pielgrzymkę. Opuszcza wtedy flotę i wraca dopiero, gdy znajdzie coś wartościowego z punktu widzenia społeczności. Tak, kwarianie to taka rasa w sumie wyrzutków. Teraz gety wyrzuciły ich z ich ojczystej planety. Przez co oni żyją teraz na statkach, co sprawiło, że są bardzo podatni na różne choroby i tak jak wolusowie muszą żyć w kombinezonach. Tak, inne rasy spoglądają z góry na kwarian. Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwie. Po pierwsze, kwarianie stworzyli getty. Po drugie, pielgrzymka często kończy się kradzieżą. Sprawiło to, że postrzega się kwarian jako złodziei. Nieufność potęguje fakt, iż kwarianie noszą maski umożliwiające oddychanie. Niektórzy są skłonni przypuszczać, iż mają one na celu ukrycie syntetycznej natury tej rasy. No proszę, czyli niektórzy sądzą, że kwarianie, tak jak ich twory, też są syntetykami. No to ciekawe. Dobra, z wpisów podstawowych to tyle, więc wracamy do dźwięku. Dobra. No i tutaj mamy więcej wpisów. Coś tutaj jest. Tak, a w sumie tutaj wszystko szybko. O nie, jednak nie tak szybko. Myślałem, że to znowu będą jakieś dane liczbowe, ale nie. O okręgu prezydium poczytamy. Pierścień, prezydium, tak, to zamknięta, przypominająca park przestrzeń, która służy za punkt łączący pojedyncze okręgi. Wzdłuż jego wewnętrznych ścian ciągną się ambasady wpływowych ras oraz rezydencje elity galaktyki. Prezydium jest pełne restauracji, barów i pełnych przepychu miejsc spotkań na otwartym powietrzu. Grawitacja wynosi mniej więcej 1/3 grawitacji ziemskiej. Holograficzne niebo jest wyświetlane na wewnętrznej powierzchni sufitu pierścienia. W przeciwieństwie do okręgów, gdzie aktywność nigdy nie zamiera, w prezydium utrzymywany jest 20-godzinny tryb dnia i 6-godzinna noc, podczas której przygasza się światła, a niebo przechodzi przez cykl nocny. Biura i rezydencje są nierzadko otwarte do wewnątrz. Rezydencje ambasadorów często w ogóle nie posiadają ścian zewnętrznych. Przestępczość nie jest jednak problemem ze względu na liczebność oficerów SOC w okolicy oraz wszechobecne urządzenia monitorujące na terenie prezydium. Ewentualny złodziej jest natychmiast identyfikowany i aresztowany. Pierścień mieści również główne porty kosmiczne Cytadeli. Ponieważ znajduje się najbliżej osi, statek musi nadrobić mniej ruchu, zaś zmniejszona siła grawitacji ułatwia załadunek. Setki statków przewijają się przez doki Cytadeli każdego dnia, zaś każda rasa, która posiada ambasadę na stacji, otrzymuje własny dok do użytku prywatnego. W wieży znajdującej się w środku pierścienia mieszczą się kontrola lotów kosmicznych oraz administracja Rady Cytadeli. Wieża wznosi się na ponad kilometr w przestrzeń nad pierścieniem i wydaje się wzbijać do przodu, równolegle do ramion. Ponieważ stoi dokładnie w punkcie osi, nie doświadcza dużej siły dośrodkowej. Utrzymywana za pomocą pól efektu masy grawitacja wewnątrz budowli jest ustawiona pod kątem 90 stopni do pierścienia i okręgów. U stóp wieży znajduje się dok dyplomatyczny. Zwykle wykorzystywany jest przez kurierów dyplomatycznych oraz widma, ale stacjonujące w nim na stałe zwinne wahadłowce mogą ewakuować radę w wypadku sytuacji awaryjnej. No dobra, to długo już czytaliśmy, to może tym razem dwa wpisy tylko sobie zaliczymy.
Tak, to możemy pogadać na przykład więcej z doktor Michelle. Pogadajmy. I never properly thanked you for saving me from Fist's thugs, Commander. A, I czas don't know what najwyższy. would have happened if you hadn't been there. No może Garrus sam by sobie poradził, ale nie wiadomo. Nieźle się pani wpakowała. Cieszę się, że mogłem pomóc. I'm just glad you weren't hurt. Me too. Now, was there anything you needed? Pytanie osobiste. Kim jesteś? You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought me here when I was young. My father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. No, chyba nic więcej nie powiesz. You're a doctor. My parents. I chose to keep the medical No tradition właśnie. alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. Czyli takie przeciwieństwo doktor Chakwas, która wolała mi żołnierzy składać. No to krótka rozmowa z nią. Potrzebuję zaopatrzenia. Let me take a look at what you have for sale. Of course. Ona jest też handlarzem. Sprzedaje głównie śmieci. Czasem ma jakieś ulepszenie do Medigelu, ale tym razem nic nie ma. No to podziękujemy. Garus, co powiesz? If you feel lucky, we should visit the casino over in Flux. Tak, Flux. Garus wspomniał. Flux kiedyś odwiedzimy. Anything you want, you can find for sale in the wards, legal or otherwise. Mhm. There's very little serious crime in this arm of the wards. Maybe because the CSEC Academy is so close by. Tak, Akademia SOC jest bliziutko i właśnie do niej będziemy szli. Chociaż nie wiem, czy trafiłbym do niej na piechotę tak zbyt szybko, więc może jednak pojedziemy kolejką. Tak, poprosimy. O nie, nie ma tutaj do wyboru. Nie ma. Niedobrze. Musimy jakoś tam trafić na pieszo. No to będzie ciężko. O, tu chyba jeszcze można rozmowy podsłuchać. Don't kid yourself. It's even big. How would you know? I got a tour. One of 500 to see the ascension from the inside out. Really? Took almost 6 hours and we only saw 1/10 of the ship. I even got to meet the commander. Matriarch LaDania. You met her? Well, she addressed everyone on the tour, but I got pretty close to her. Huh, just look at that ship. You'd have to be stupid to mess with that. Very true. She's got almost as much firepower as the rest of the Asari fleet combined. Hopefully, she'll never need to use it. Tak, oni sobie rozmawiali o Destiny Ascension, czyli statku flagowym Rady, którego w sumie to nie widać chyba, ale my widzieliśmy go, jak tutaj przelatywaliśmy, taki ogromny statek, dużo większy niż Normandia. Parę ciekawych rzeczy oni mu powiedzieli tutaj, ludzie. Jak można było usłyszeć, jakieś wycieczki nawet po tym statku są organizowane. Dobra, chyba... chyba... tędy byśmy mogli pójść. Tutaj jest jakiś oficer, ale może go zostawmy na razie. Tak, tutaj znowu jakiś wpis do leksykonu chyba dostaniemy. No pewnie opiekuna zeskanujemy. Chociaż, no, możemy z nim pogadać w sumie. Hey, I know you. You're Shepard, right? I was on Mindwar during the Blitz. Saw you on the vids when you got your medal. You saved the whole colony. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Tak, mamy kolejnego fana, który ogólnie nie jest do niczego potrzebny, że się tak wyrażę. On żadnym zadaniu raczej nie pomaga. Ale jest oficerem SOC i na przykład nie to można spytać o tego Harkina, chociaż z nim już gadaliśmy. Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me. But I've heard things, you know.
Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. No, jakby ci to powiedzieć. Opowiedz o SOC. Why'd you join Citadel Security? I don't know. Seemed like the right thing to do, you know? Maybe it's in my blood. My grandfather was a cop back on Earth. It's kind of what CSEC is. Police for the Citadel. I'm still pretty new at it, but I like it so far. Way more interesting than staying back on Earth. You get to meet all kinds of cool aliens. Like those Hanar. Wild. Plus, CSEC gets a lot of respect here. We uphold the law. People, even aliens, appreciate that. Mm-hmm. Czyli masz pozytywne nastawienie do swojej pracy. Cytadela. How do you like working here on the Citadel? This place is amazing. I've been here almost a year and I still haven't seen a tenth of it. The Presidium's just so beautiful. Good place to go and relax. But I really like it here down in the wards. There's always something going on somewhere. Like that new club they just opened a few months ago, Flux. Wicked scene in there, Commander. You should check it out when you have some time. Tak, tutaj zawsze coś się dzieje. Można na przykład pójść do kliniki medycznej i być częścią napadu jakichś terrorystów. Jak my przed chwilą mieliśmy. Co wiesz o widmach? What do you know about the Spectres? Just the stuff they show in the vids. They always make them out to be super agents on secret missions to save the galaxy. I know it's not really like that, though. Some of the other CSEC guys don't like them too much, figure they shouldn't be able to operate outside the law. But if they were so bad, the Council wouldn't use them, right? Na pewno. I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Do zobaczenia. Chyba z tobą już nigdy nie pogadamy, ale... dobra, i tutaj chyba będzie winda. Tak, to jest do Akademii SOC napisane, więc to jest dobra winda. Możemy nią jechać. Your biotics are impressive, Lieutenant. I'm surprised that humans stop using the L2 configuration with results like yours. My addicts can be pretty bad, and I'm one of the lucky L2 implants. The L3s are safer. Humanity will be judged by the sacrifices its people are willing to make, Lieutenant. The Turians would have kept the L2 implants. Ciekawa rozmowa. Tak, Turianie są rasą bardzo skłonną do poświęceń. A tutaj nawet stoi sobie jakiś salariański strażnik. No proszę. O, i mamy od razu Rexa, super. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Go on. Get out of here. Do I know you, human? No. Widzieliśmy się już. My name's Shepard. I'm going after Fist. Thought you might want to come along. Shepard. Commander Shepard. I've heard a lot about you. No tak. We're both warriors, Shepard. Out of respect, I'll give you a fair warning. I'm going to kill Fist. Fist knows you're coming. We'll have a better chance if we all work together. My people have a saying. Seek the enemy of your enemy, and you will find a friend. A, czy już się nazwał naszym przyjacielem? podoba mi się to powiedzenie. No dobra, weźmy to. I think we're gonna get along just fine, Rex. Let's go. I hate to keep Fist waiting. Tak, ale mimo to, że on bardzo chce być przy tym, to go nie weźmiemy ze sobą. Później powiem dlaczego. Bierzemy dalej Gerusa i Kaidana. Tak, no i tutaj jest on w Rex jako nasz kolejny członek załogi. Dobra. Czy chcemy coś tu jeszcze się rozglądać? Chyba na razie nie. Możemy w sumie kolejką pojechać, bo teraz... Tak, dziennik chyba się nam zaktualizował. Tak. Urdnot Rex dołączył do drużyny. No i zostało nam pójść
Pokonać pięść. Dziennik się nam wyczyścił. No to jedziemy do Nory Chory. Ciekawe, jak tam będzie. Sektory okręgów Nora Chory. Tak. Co mogę powiedzieć? Będzie akcja. No tak, w tę stronę idziemy. Jest jakoś tak spokojnie. Looks like it's shut down. Fist knows we're coming. Tak, włączyła się bojowa muzyka. Widzimy na radarze, są czerwone trójkąciki, czyli czeka nas walka. I walka z ludźmi w pięści. Look out! Tak, pierwszy raz mamy tak dużo przeciwników. Oni się tu ukrywają, ale nie ukryją się tak dobrze przed nami. Tak, większość jest słaba, ale niektórzy mogą sprawić problem. O, na przykład tu mamy Krogenina. Więc go sobie odkształcimy. O nie, nie udało się. O, i Kroganie mają taką niefajną zdolność, ale jakoś mu nie zadziałała do końca. Że oni potrafią bardzo szybko się zregenerować. No dobra. Jeszcze jedna kropka tam jest. No dobra, udało się. I think we're good, Shepard. System przeciwpożarowy można było wysadzić, ale nie trzeba było. No i tu chyba będziemy mieli pracowników magazynu. Idziemy. Stop right there! Don't come any closer! Warehouse workers. All the real guards must be dead. Stay back or we'll shoot. No i na szczęście mamy wysoki urok, więc możemy ich oszczędzić. Tak, ratujcie się. This would be a good time to find somewhere else to work. Yeah, yeah, right. That's a good idea. Yeah, I never liked Fist anyway. No, nie dziwię się. I would have never thought of that. Shooting people isn't always the answer. Tak, i dostaliśmy 2 punkty idealisty. O, i w końcu coś do deszyfracji. Dawno nie było tego. No i mamy nowe rzeczy. Jakieś tam. No i w sumie tu już mamy pięść. No i pięść jest niby sam, ale o właśnie, tutaj wieżyczki się pojawiły. No wieżyczki to najlepsze są zdolności technologiczne. Więc możemy ich je sabotować na przykład. A ja jeszcze odkształcę tam jedną. Look out! Shield's disabled. Wait, don't kill me, I surrender. No i to była bardzo krótka walka. Tak, no i możemy oszczędzić pięść tutaj. Nie musimy go zabijać. I tak zrobimy. A gdybyśmy wzięli tutaj Wrexa, to on by go zawsze zabił. Więc dlatego go nie brałem ze sobą. Mądre posunięcie. Where's the Quarian? She's not here. I don't know where she is. That's the truth. He's lying. Strzelcie do niego? Nie. Co się stało? To za dziwne pytanie. You better start explaining before I lose my temper. The Quarian isn't here. Said she'd only deal with the Shadow Broker himself. Impossible. The Shadow Broker only works through his agents. No właśnie. Nobody meets the Shadow Broker. Ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Kto ci pozwolił wstać?
No dobra. No to fakt. Nikt się nie spotyka z handlarzem cieni, więc on ją okłamał, żeby wpadła w pułapkę. Give me the location. Now. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. Co z tobą? Am I supposed to just forget your part in all this? Hey, I came clean. I told you about the meeting. Besides, I've got my own problems now. The Shadow Broker wants me dead. I have to disappear. Forget about me. I'm a ghost. No dobra, niech ci będzie. You're not my concern. Don't worry, you'll never see me again. Tak, zaktualizował się dziennik. Pięść, były agent handlarza informacjami z... A nie, to czytaliśmy. Ocal Kwariankę. Ludzie Saryna zorganizowali zasadzkę na Kwariankę. Musisz dotrzeć do alejki, zanim ją zabiją. No i tutaj znowu mamy coś na czas. Tak, 4 minuty mamy tutaj. Tutaj w prawym dolnym rogu znowu. Schowaj tą broń. A nie trzeba się jakoś bardzo śpieszyć. Tutaj warto pamiętać, by wziąć dysk optyczny. To jest dla naszej reporterki. Się zaktualizował dziennik. Tak, dostarczy informacje. Informacje, które dało ci znaleźć w kryjówce pięści, pomogą pani Wong przy pracy nad raportem o korupcji. Idź do górnego okręgu i dostarczy tej materiały. No to mamy. Przy okazji dostarczymy. Tutaj jeszcze save. Tak, jak robimy takie rzeczy, to czas nie leci, więc możemy te parę sekund poświęcić. No i tutaj, co ciekawe, znowu się pojawiają ludzie pięści do pokonania. Albo może tym razem ludzie Serena bezpośrednio. Tak, pan... Dobra, schowaj się. Okej. No, wszyscy są słabi. Oprócz Krogan. Nie wiem, to chyba Kroganina tym razem nie dali. Jest to Kroganin? Nie ma. No dobra, rzucimy cię. Go, go, go! No dobra, i to byłoby na tyle. That's it. Bag 'em and tag 'em. Biegniemy do Kwarianki. A to nie tak. Nie tak, schowaj tę broń. Tak, ona jest tutaj, bliziutko. Dostajesz nam 2 minuty i 30 sekund, a już jest po wszystkim, tak naprawdę. Proszę bardzo, zabójca. Did you bring it? Where's the Shadow Broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Potrafi o siebie zadbać, jak widać. No i my jej pomożemy. Więc ma przewagę. Zdecydowanie. Ej, ej, ej. Kto tu za nami jest, jeszcze stoi? Nie wiem. No dobra. Odkształcimy tego zabójcę. Udało się. No i jest po krzyku. Fist set me up. I knew I couldn't trust him. No co ty nie powiesz? Nic ci nie jest? Were you hurt in the fight? I know how to look after myself. Not that I don't appreciate the help. Who are you? Tak, pierwszy raz widzimy na żywo Kwarian. Jak widać, mają takie rozbudowane imiona. Tali Zora Naraya. W skrócie Tali. Kim jestem? Przyjacielem. My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. The ambassador's office. It's safe there. He'll want to see this anyway. Chodźmy. Do ambasadora. Może Anderson w końcu powie nam o tym swoim widmowaniu. You're not making my life easy, Shepard.
firefights in the wards, an all-out assault on Korra's den. Do you know how many... Who's this? A Quarian? What are you up to, Shepard? No, Quarianka, Quarianka. Dobrze rozpoznajesz gatunki. Ona może pomóc. Making your day, Ambassador. She has information linking Saren to the Geth. Really? Maybe you better start at the beginning, miss. My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. No, troszkę czytaliśmy o pielgrzymce, co to takiego jest, ale Tali nam opowie więcej. I've never heard of this before. It is a tradition among my people. When we reach maturity, we leave the ships of our parents and our people behind. Alone, we search the stars, only returning to the flotilla once we have discovered something of value. In this way, we prove ourselves worthy of adulthood. Tak, czyli w ten sposób stają się dorośli. Coś wartościowego. What kinds of things do you look for? It could be resources like food or fuel, or some type of useful technology, or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, we prove that we will contribute to the community, rather than being a burden on our limited resources. No tak, Quarianie muszą się dzielić wszystkim. Kontynuuj. Tell us what you found. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. No właśnie, to jak go zdobyłaś? How did you manage to preserve the memory core? My people created the Geth. If you're quick, careful, and lucky, small caches of data can sometimes be saved. Most of the core was wiped clean, but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. That's Saren's voice. This proves he was involved in the attack. No właśnie, mamy nagranie Sarena. I w dodatku jakieś wzmianki, czego on szuka, jakiegoś kanału. Co to jest kanał? He said Eden Prime brought him one step closer to finding the conduit. Any idea what that means? The conduit must have something to do with the beacon. Maybe it's some kind of Prothean technology. Like a weapon. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. No, tę osobę, która mówiła, to widzieliśmy na jednym filmiku wcześniej. Ale o jakichś żniwiarzach to chyba pierwszy raz słyszymy. Co to za jedni? Are they some kind of new alien species? According to the memory core, the Reapers were a hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. The Reapers hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. No to niedobrze, bo w takim razie są chyba niebezpieczni. The vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. No to już wiemy, czemu Gety sprzymierzyły się z Sarenem. The Reapers are a threat to every species in Citadel space. We have to tell them. No matter what they think about the rest of this, those audio files prove Saren's a traitor. The Captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her?
The Quarian. My name is Tali. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. O proszę, znowu ktoś chce się do nas dołączyć. A co z twoim pielgrzymką? I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give of ourselves for the greater good. What does it say about me if I turn my back on this? Saren is a danger to the entire galaxy. My pilgrimage can wait. Fajne nastawienie. No to chodź z nami. I'll take all the help I can get. Thanks. You won't regret this. Anderson and I will go ahead to get things ready with the Council. Take a few minutes to collect yourself, then meet us in the tower. No i na naszym ekranie odblokowała się Tali, którą w sumie weźmiemy i może w Rexa też weźmiemy, żeby mu nie było smutno, jak nie braliśmy wcześniej. No i zostało jeszcze tylko jedno miejsce, ale tą ostatnią osobę aż tak szybko nie zdobędziemy. No dobra, jedziemy z nimi. Aha, kapitana tu nie ma, więc w sumie nie spytamy go o te jego przeszłe rzeczy, ale za to możemy rozwinąć sobie... O, nas też, bo mieliśmy nowy poziom przy okazji. I co tu rozwiniemy? Może rzut sobie rozwiniemy. To jest fajna sprawa. Tak. Frex ma dużo punktów do przydzielenia. Zróbmy z niego krogańskiego czempiona. To na pewno będzie dobre. No i Frex jest połączeniem żołnierza i biotyka. On ma biotykę. Na przykład potrafi tutaj odkształcać i to odkształcenie mu damy. Żeby miał troszkę mocniej rozwinięte. Tak, żeby chociaż ten rzut odblokować mu. Tak, niech ma odblokowany rzut. No i też ma barierę. To bariera to taka dodatkowa tarcza. Można ją sobie też uruchamiać. Taka tarcza biotyczna. No i w sumie możemy ci też pancerz ulepszyć. Proszę bardzo. Atali jest takim czystym inżynierem, czyli ona ma najwięcej zdolności inżynierskich. Tutaj w jej klasę Magister Quarian sobie najwięcej damy. No i koniecznie tą deszyfrację ci rozwiniemy, żebyśmy mogli otwierać różne skrzynki. Aha, masz hakowanie. Tak, można hakować. No to jest ciekawa zdolność, bo można hakować wrogie roboty, które walczą przez jakiś czas po naszej stronie, ale potem i tak trzeba je zniszczyć, więc w sumie tak za bardzo tego nie lubiłem nigdy. Dobra, weźmy jeszcze jej elektronikę. Też może się przydać. W dzienniku na pewno coś się pojawiło. Tak. Uratowałeś Kawariankę, a ona dostarczyła ci dowody łączące Sarena i Getty. Ambasador Udina zamierza pokazać je Radzie. Wróć do wieży. Musisz być obecny, kiedy ambasador zaprezentuje Radzie Cytadeli dowody. Wróć do wieży Cytadeli w prezydium. Dobrze. No to sobie niebawem wrócimy. A na razie to będzie wszystko.